żyjemy przyszłością, nie zapominając o przeszłości. To hasło przewodnie 55 lat działalności Szczepu Harcerskiego imienia Zawiszy Czarnego przy gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi nr 1 w Kłodzku, które obchodziło swój jubileusz. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, na którą przybyli zawiszacy, sympatycy, mieszkańcy Kłodzka oraz zaproszeni goście. Czy pan również był harcerzem? Byłem, to prawda. Nosiłem finkę, zdobywałem sprawności. Fascynująca przygoda. Jak wspomina pan te czasy? Rewelacyjnie. Szczególnie oczywiście obozy, ale tę całą pracę w ciągu roku również. To była praca patriotyczna, praca polegająca na pomocy w najbliższym otoczeniu, ale praca kształtująca. Charakter, nocleg w lesie, w wybudowanym szałasie własnoręcznie. To jest coś, czego się nie zapomina do końca życia. I śniadanie ze ślimaków, bo nic innego nie było. A więc bycia uczciwym, honorowym, rzetelnym, pracowitym, to jest to, co składa się, myślę, na ideę bycia harcerzem. Był to również doskonały moment na odznaczenia i wyróżnienia zasłużonych działaczy. Złożono gratulacje i serdeczne życzenia dalszych sukcesów w pracy na rzecz harcerstwa komendantowi Marianowi Ptakowi oraz wieloletniej działaczce Barbarze Ptak. Nie ma chyba w Polsce i na Dolnym Śląsku na pewno szczepu, który bez przerwy działałby przez 55 lat. Z okazji tego jubileuszu składam druhowi wyrazy uznania za wieloletnią pracę wychowawczą, dzięki której wykształciło się wiele wspaniałych pokoleń harcerzy i harcerek. To dzięki druhowi, dzięki pełnieniu przez drucha funkcji komendanta szczepu imienia Zawiszy Czarnego w Kłodzku, to środowisko odniosło tak wiele sukcesów, zarówno wychowawczych, jak i gospodarczych. Co było najważniejsze dla kadry szczepu od początku jej istnienia? Wytyczyć sobie kierunki swej pracy. I myśmy mieli pierwszy taki kierunek: żyjemy przyszłością, nie zapominając o przeszłości. Drugi kierunek nasz był: otwarte okna w szeroki świat. Nie dopuścić, żeby harcerstwo stało się skansenem, jak w 90. i w początkach 2000 roku. Tylko harcerstwo dla harcerstwa. Trzeci zaś kierunek nasz to jesteśmy sympatykami wody i polskiego morza. A czwarty to było: nie uczestniczymy zbiorowo w strojach organizacyjnych w żadnych uroczystościach wyznaniowych. I te cztery kierunki są przestrzegane do dzisiaj. Ale żeby to scalić wszystko, to poszliśmy za programem harcerskim, ogólnopolskim. I pierwsze to był obóz. Żeby scalić wszystkich, to był obóz, zimowiska, akcje obozowe, nieobozowe, akcje letnie, prawda? To jednoczyło harcerzy, a z drugiej strony przygotowywaliśmy sobie kadry, że jeśli chcesz mieć stopień, to na dane wymagane stopnie musisz pełnić społecznie funkcje na obozie. I tam się po prostu wykazywali jako oboźni, jako gospodarczy, prawda? Myśmy znikąd przez te 55 lat nie czerpali kadry. To była kadra stała szczepu. I następcy zawsze zastępowali. Jedni odchodzili, inni przychodzili. I w ten sposób jednoczymy do dnia dzisiejszego drużyny instruktorów, no, rodziców najbardziej. W dalszym ciągu komendantem szczepu jest harcmistrz Marian Ptak, który 11 listopada 1959 roku utworzył organizację przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku. Szczep ma osiągnięcia w wychowaniu młodego pokolenia w duchu patriotycznym. Jest to piękna stuletnia tradycja, która opiera się na trzech podstawowych zasadach, którą wpajamy naszym wychowankom. To jest przede wszystkim służba, po drugie to jest praca nad sobą, a po trzecie braterstwo. Nasze działanie opieramy na takim tworze w sumie pedagogicznym, tworze pedagogicznym, on jest nauczany już na uniwersytetach, który się nazywa metoda harcerska, czy harcerski system wychowawczy nawet, który opiera się na czterech podstawowych założeniach, czyli na systemie przyrzeczenia i praw harcerskich. Drugim elementem jest system małych grup, uczenie w działaniu przez stawianie wyzwań, oraz ostatnim elementem jest
program stale aktualizowany i atrakcyjny dla dzieciaków, które w tym uczestniczą. Wychowanków szczepu cechuje zdyscyplinowanie, wysoka kultura osobista, wrażliwość na niedole innych osób. Szkoła życia, którą w nim przeszli, uczyniła z nich ludzi samodzielnych, ambitnych i konsekwentnych w działaniu. Podczas uroczystości najmłodsi Zawiszacy przygotowali program artystyczny, podczas którego można było usłyszeć wiele obozowych, harcerskich piosenek. Zasypane, wszędzie piasek, co się dzieje? Ja tu chyba oszaleję. Więc karniaki znów podzielę, tak się wyśpisz jak pościelesz. I kociołki znów polecą, chociaż słońce świeci dzieciom. Bo porządek tu być musi, to nie domek jest mamusi. Każdy suchi harcerz wie, że to obóz ZHP. Jest to piękna uroczystość. Ja jestem zachwycony zawsze takimi jubileuszami, bo to pokazuje siłę naszego harcerstwa i tej tradycji naszej tutaj działającej.